Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A dziś naszym bohaterem jest mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem. Jeden z pierwszych polskich kronikarzy, praojciec polskiej historiografii, a przy tym, o czym wie niewielu, jeden z założycieli polskiej tradycji prawnej. Tą postacią inicjujemy cykl W Powiększeniu, skupiający się na wybitnych polskich prawnikach od średniowiecza aż po współczesność. Zapraszamy. Wincenty, jak wiadomo, nie był pierwszym dziejopisem naszej historii. Przed nim był anonim zwany Galem, ale nie tylko ze względu na to, że był pierwszym z historyków, czy też z pierwszym z tych, którzy opisywali nasze dzieje, wywodzącym się z tej ziemi, zasługuje na szczególne miejsce w naszej pamięci, ale także ze względu na fakt, że sposób, w jaki opowiadał te dzieje, utrwalił się w wyobraźni co najmniej pierwszych 400 lat naszej historii, oczywiście od momentu, kiedy napisał swoją kronikę mistrz Wincenty, a więc do wieku XVI, do wynalazku druku, ponieważ była to najczęściej przepisywana kronika ze wszystkich, jakie w ogóle powstały w średniowieczu w Polsce. Do dzisiaj zachowało się 29 rękopiśmiennych, średniowiecznych odpisów tej kroniki, co, jak szacują znawcy, oznacza, że w średniowieczu mogło być takich rękopisów nawet do 400. A to z kolei oznacza, że był to bestseller, jeśli można tak powiedzieć, o rękopisach, nieporównywalny z żadnym innym dziełem wytworzonym w polskiej kulturze do czasów przynajmniej Kochanowskiego, choć Kochanowski miał w gruncie rzeczy mało wydań do XIX wieku. A więc bez właściwie żadnej konkurencji mistrz Wincenty formuje wyobraźnię historyczną tych, którzy uważali się za Polaków, nie były to masy, ale były to elity, przez mniej więcej wiek XIII, XIV, XV do XVI włącznie. No, żaden inny autor nie może chyba przypisać sobie takiej roli przez tyle wieków w historii naszej kultury. A o wkładzie mistrza Wincentego w polską nie historiografię, a polskie prawo będziemy dzisiaj rozmawiali ze znakomitymi znawcami zagadnienia. Są nimi ksiądz Franciszek Longchamp de Berrier, profesor prawa i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kłaniam się, szczęść Boże. A drugim naszym gościem jest pan dr Grzegorz Blicharz, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy istnieje jakaś specyfika polskiej kultury prawnej? Czy kiedy tak prześledzimy dzieje polskiego prawa, polskiej refleksji nad prawem także, to możemy wyróżnić jakieś cechy konstytutywne, odróżniające nasz kraj od innych kultur prawniczych? Będzie się to na pewno wiązało z naszym położeniem i także z naszymi sąsiadami i tym, jakie decyzje były podejmowane. Więc nie ma tutaj żadnego determinizmu oczywiście. Natomiast wypracowywanie tożsamości dotyczy także kultury prawnej. Kultura, prawo w ogóle jest przecież wytworem człowieka i jest bardzo ważną częścią kultury. I zarówno w kulturze, jak i w polityce będzie bardzo dobrze widoczne nasze przekonanie o tym, że istnieje związek pomiędzy prawem i moralnością, pomiędzy polityką i moralnością. Będzie bardzo dobrze widać wybory, których dokonywaliśmy, a więc oparcie naszej kultury po pierwsze na języku łacińskim, po drugie na republikanizmie rzymskim, a po trzecie wybór katolicyzmu. Czy istnieje jakiś etos polskiej kultury prawnej, panie doktorze? Tak, etos to coś więcej niż postawa. Wydaje się, że za etos w polskiej kulturze prawnej czy w polskiej tradycji prawnej można uznać wolność, godność i tolerancję religijną. Tak bym to ujął, to znaczy wolność, zarówno tę wolność, która bierze się ze wspomnianej państwowości, to znaczy wolność zewnętrzną, to, że my chcemy mieć własne państwo, ale też wolność osobistą. I to jest coś typowego dla Polaków, że Polak jest utożsamiany z, i prawo polskie też z tym, żeby chronić wolność. Często nawet przekomarzamy się, że jeżeli coś nakażemy Polakowi, to on zrobi to odwrotnie. I właśnie to jest ten przejaw pewnego uporu Polaka w dążeniu do wolności. Wolność religii czy tolerancja religijna,
która bierze się też z naszego doświadczenia historycznego, to znaczy, że na naszych ziemiach, chociaż oczywiście my byliśmy sprzężeni z Kościołem katolickim, to jednak mieliśmy i przygarnialiśmy i współpracowaliśmy i współżyliśmy z wieloma różnymi innymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale nie tylko, ale też innymi religiami. Zanim przejdziemy do mistrza Wincentego, chciałem zapytać o kulturę narodową. W jakim stopniu ona też wpływała na tradycję prawną? Panie profesorze. Miała znaczenie, chociaż rzeczywiście z naszego dawnego prawa, tego sprzed 1795 roku, a więc sprzed trzeciego rozbioru, właściwie nic nie pozostało. Niektórzy uważają, że gdyby nie było rozbiorów, gdybyśmy zachowali naszą państwowość, to być może wypracowalibyśmy prawo, które jest porównywalne z procesem, który miał miejsce i ma miejsce w prawie angloamerykańskim, w szczególności na Wyspach Brytyjskich. Myślę o Anglii, Walii, Irlandii. Szkocja nie, bo Szkocja przyjęła prawo rzymskie trochę i tam jest tak zwana jurysdykcja mieszana. Ale naszą państwowość straciliśmy, w związku z tym też zauważamy, jak ważna jest państwowość dla istnienia prawa i dla tradycji prawnej, utrzymywania tej tradycji. No, nasze podejście bardzo racjonalne i bardzo konkretne do prawa i postrzeganie władzy jako służby jest postulatem, który pozostaje. Postulatem, który buduje wspólnotę i buduje także oczekiwania związane z kolejnymi powstaniami, a w związku z tym także niepodległość, która wyrosła właściwie na powstaniu styczniowym i na tych dążeniach do zaprowadzenia własnego porządku, ale zauważmy razem z innymi. Jeżeli myślimy o kulturze narodowej, to właściwie elementem kultury narodowej jest też łacina. I ta łacina stała się przekaźnikiem także zasad prawnych czy tradycji prawnej, jeżeli spojrzymy na pierwsze pomniki literatury czy pierwsze pomniki prawa, są one napisane w języku łacińskim. I nie dziwi nas, że na Sądzie Najwyższym, na kolumnadzie Sądu Najwyższego są jakieś słowa po łacinie napisane, a dokładnie maksymy i zasady prawne, oczywiście także przetłumaczone na język polski. Ale jeżeli przypomnimy sobie autora znanych przygód Robinsona Crusoe, Defoe, który mówi o Polsce, że Polska jest ciekawym krajem, ponieważ można ją przemierzyć wzdłuż i wszerz i z każdym można się porozumieć w języku łacińskim, to oddaje nam też ten element ducha naszej kultury i to, że nas nie dziwi, że prawnicy też lubią łaciny w Polsce i czasami się na nią powołują, chociaż być może wynika to bardziej z edukacji prawa rzymskiego, ale także nasza kultura jest przepojona tym, że lubiliśmy kiedyś, naród szlachecki szczególnie, łączyć polski język, polskie sformułowania z łacińskimi. Dla naszej szlachty język łaciński był drugim językiem. Tak. Był powszechnie znany i był powszechnie używany także. I na kolumnadzie Pałacu Sprawiedliwości mamy sformułowania pochodzące rzeczywiście z rzymskich ustaw, z rzymskich kodeksów, także z rzymskich pisarzy, niekoniecznie prawniczych, także literackie sformułowania, ale są dwie paremie polskie i one są po łacinie. To jest Neminem captivabimus nisi iure victum, paremia, która pochodzi i dotyczy przywilejów 1430-1433 i oznacza, że nikogo nie zniewolimy, chyba że ktoś zostanie obalony prawem, czy pobity prawem. I druga, która jest, można powiedzieć, jeszcze nowsza, bo pochodzi z Trybunału Koronnego Rzeczypospolitej, to jest 1578 z Lublina. To jest paremia, która była na pulpicie mówców, a więc pulpicie skierowanym ku stołowi sędziowskiemu, przy krucefiksie napis Justitias vestras judicabo, osądzę waszą sprawiedliwość. To dotyczy naszego sposobu widzenia prawa i naszego sposobu widzenia społeczeństwa obywatelskiego i relacji prawa jako organizującego naszą wspólnotę. Czy dzieła prawnicze składają się także na kulturę duchową jakiegoś narodu? To jest pierwsze pytanie. I czy też kultura prawna może się zawierać w dziełach nieprawniczych? No bo zwykle jednak myślimy o tym w sensie, w sposób potoczny,
No, w taki prosty sposób, że prawo zostaje skodyfikowane w kodeksach. To część naszego warsztatu, dlatego że my wszystkie źródła, których używamy do tego, żeby poznać prawo rzymskie, przepraszam, że wracam do tego prawa rzymskiego, ale w końcu myśmy na tym prawie budowali i uznaliśmy je za naszą tradycję. Wszystkie źródła, które pozwalają nam poznać prawo rzymskie, dzielimy na źródła prawnicze i źródła nieprawnicze. I z komedii, z pism filozoficznych, od mówców, Cycerona, który dobrze znał prawo, nie traktujemy jak prawnika, traktujemy jako retora. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że w dziełach, z których dowiadujemy się o prawie, prawo jest jednak używane w retoryce, a więc w sposobie budowania argumentacji i nie zawsze jest to podawanie regulacji, jaką ona jest, ale jak należy ją interpretować. A wiemy, że interpretacja to jest podstawowa praca prawnika, a retoryka znowu służy temu, żeby przekonywać do swoich argumentów. Mamy różne fragmenty, które także pochodzą z dokumentów, z notatek, które niekoniecznie są notatkami prawniczymi, ale są świadectwem regulacji, jakie były przyjmowane wtedy, w danym momencie. To jest element naszego warsztatu. Oczywiście w polskiej kulturze o prawie polskim dowiadujemy się także z dzieł literackich. To jest prawda. Ale akurat dostępność ustaw jest dużo większa niż w przypadku starożytności. Wystarczy wspomnieć, że dwóch mistrzów słowa, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, czerpali swoje inspiracje też z zagadnień prawniczych. Oczywiście można powiedzieć, że no cóż, nie możemy się temu dziwić, studiowali prawo. Bez wątpienia też Gombrowicz prawo. Gombrowicz tak samo. Tak samo. Juliusz Słowacki także. Oczywiście prawo uczy precyzji w posługiwaniu się słowa, dlatego nie dziwi nas, że nie wszyscy, którzy ukończyli prawo, są prawnikami i pracują jako prawnicy, tylko wybierają swoje inne zawody. Na pamięć najlepiej znam Brzechwę, więc trzeba powiedzieć, że Brzechwa był adwokatem. Tak. Natomiast literatura polityczna polska od XVI wieku jest pełna odniesień do kwestii prawnych. Z niej możemy się uczyć wiele, przede wszystkim tych zasad ustrojowych. Tak, chociażby wspomnieć Wawrzyńca Goślickiego, na którym miał się opierać sam Thomas Jefferson, tak XVI-wiecznego polskiego pisarza politycznego, czy Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tak, to są jakby dzieła, które prezentują już bardzo zaawansowaną myśl ustrojowo-polityczną, a dla nas są świadectwem nawet nie tyle prawa obowiązującego, ile ówczesnej wiedzy o prawie i refleksji również nad państwem i nad prawem wśród naszych polskich autorów. Natomiast przede wszystkim literatura historyczna też nas skłania ku temu, żeby odkrywać pewne elementy prawne w Polsce. Dla mnie takim przykładem ciekawym było dzieło Bernarda O'Connora, Historia Polski, czyli nadwornego lekarza króla Jana III Sobieskiego, Anglika, który podkreśla wolność, że szlachta cechuje się przyrodzoną wolnością, a zatem król nawet nie może próbować nominować swojego syna na następcę, bo nie wiadomo, co się wydarzy, a jeśli by chciał to zrobić, to na pewno zdarzy się odwrotnie. Mieli rację Alexis de Tocqueville i Edmund Burke, którzy powiedzieli, że prawo bez kultury nie działa. Kultura jest spoiwem prawa i porządku. I to jest bardzo ważna lekcja także dla nas współczesnych, gdy próbujemy tworzyć nowe projekty prawne, nowe projekty państwowe czy ponadpaństwowe, że kluczem jest kultura, bo bez kultury prawo może nie zadziałać. I także wtedy, gdy przestrzegamy przed czymś, dlatego że w języku potocznym używa się określenia ludobójstwo. Wcale nie w znaczeniu prawnym i o różnych wydarzeniach mówi się, że to jest ludobójstwo. Pamiętajmy, że słowo to pochodzi od Rafała Lemkina, czyli polskiego prawnika lwowskiego, który to słowo zaproponował i które to słowo jest obecne nie tylko w prawie narodowym. Przejdźmy już w naszej rozmowie do bohatera głównego, czyli do mistrza Wincentego. Spróbujmy może zacząć od kilku takich faktów biograficznych. Z jakiego rodu pochodził, co wiemy o dacie jego urodzin, panie doktorze. Tak, Wincenty jest prawnikiem, który zmienił bieg historii. Natomiast niewiele wiemy o jego początkach, o początkach jego życia. Natomiast wiemy na pewno, że był ze wszech miar pierwszy. W ogóle imię Wincenty w Polsce rozpowszechniło się najprawdopodobniej dopiero w 1145 roku, kiedy to zostały sprowadzone do Wrocławia relikwie świętego Wincentego. Więc być może, i taka jest sugestia, skoro po raz pierwszy spotykamy Wincentego w dokumencie z 12 kwietnia 1189 roku, to najprawdopodobniej urodził się, i biorąc pod uwagę również historię imienia Wincenty, prawdopodobnie urodził się około 1150 roku.
Niektórzy przesuwają tę datę o 10 lat. Bez wątpienia wiemy, że zmarł 8 marca 1223 roku, a zatem zmarł mając ponad 60 bądź ponad 70 lat, a zatem w sile wieku, także jak na ówczesny czas. Był pierwszy na różne sposoby, nie tylko z tego powodu. Nie tylko z tego powodu, ponieważ Wincenty był także, okazał się pierwszym prawdopodobnie polskim Wincentym, który został beatyfikowany. A czy wiadomo coś o rodzie, z którego pochodził? Tu też jest wątpliwość oczywiście, więc wiele jest niepewników, czy pochodził z rodu łabędziów, czy pochodził z rodu lisów. Fakt, że Paweł Włostowic sprowadził szczątki świętego Wincentego, i że Paweł Włostowic w kronice Polaków mistrza Wincentego jest ukazany bardzo pozytywnie, sugeruje, że to był jego ród, a zatem ród łabędziów. A czy wiadomo, jakie zyskał wykształcenie i gdzie się kształcił? I to jest właśnie ten kolejny powód, dla którego mówimy o nim pierwszy. Prawdopodobnie jest naszym pierwszym znanym polskim prawnikiem, pierwszym znanym absolwentem studiów zagranicznych, pierwszym, który studiował na pewno w Paryżu, a być może także w Bolonii. Kluczem do zrozumienia, gdzie studiował, jest jego kronika. Wiele musimy odczytywać z jego kroniki, chociaż są pewne dokumenty spoza kroniki, z których też dowiadujemy się o Wincentym i to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce studiowania, to kluczem będzie to, w jaki sposób cytował prawo rzymskie, w jaki sposób cytował prawo kanoniczne. I to jest piękne dla kogoś, kto jest prawnikiem i dla kogoś, kto normalnie nie kojarzy mistrza Wincentego z tym, że był prawnikiem. Kojarzy się go z tym, że był kronikarzem, historykiem, poświęca się mu dwa zdania. Również na studiach prawniczych. A pisał jak prawnik. A pisał jak prawnik i to widać i to czuć. Oczywiście nie był typowym prawnikiem, który pisał po to, żeby pisać dla prawa, tylko pisał dla państwa, ale widać w nim to, że nabył wiedzę za granicą. Młody, wykształcony w wielkich ośrodkach, który wrócił do Polski. Był też duchownym. W jaki sposób doszło do mianowania go biskupem krakowskim? Tak, była kontrowersja, ale to w ogóle kolejny element bycia pierwszym, bo on był pierwszym przewodniczącym, prepozytem kapituły sandomierskiej i po raz pierwszy kapituła krakowska mogła decydować o tym, kogo chciałaby mieć jako biskupa krakowskiego. Dwie osoby zostały wskazane, no i ponieważ nie było zgody co do tego, kto z nich powinien zostać wybrany, odwołano się w tym momencie do papieża, żeby z tych dwóch kandydatów wskazał jednego. Więc tutaj mogą być jakieś podejrzenia związane kolega ze z tym, studiów. Czy to był kolega ze studiów? Trzeba byłoby to mieć dowód na to, że był kolegą ze studiów. Bardzo prawnicze. Bardzo prawnicze, ale to jest także charakterystyczne dla kolegów z tego samego środowiska. Pamiętajmy, że rzymskie określenie kolega nie oznacza jakiejś poufałości, tylko tego, że jesteśmy sobie w czymś równi. Innocenty III mógł być spokojny o przygotowanie Wincentego. Mógł być spokojny o jego decyzje i o także to spektrum kulturalne, w którym ich dokonywał. Zresztą wiemy dobrze przecież, że Wincenty uczestniczył w obradach Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku. Sobór zwołany w 1213 właśnie przez Innocentego III dla bardzo ważnych, dogmatycznych i społecznych kwestii. I na Wincentego oczywiście Kościół Powszechny mógł liczyć. A jakie były najważniejsze wydarzenia w czasie urzędowania Wincentego jako biskupa? Wspomniano tu IV Sobór Laterański, bardzo ważny z powodu kultu eucharystycznego. Tak jest. I to jest też coś ciekawego, co nie każdy kojarzy. W niektórych kręgach to się kojarzy, szczególnie tych związanych z Kościołem katolickim, ale jeżeli dzisiaj wejdziemy do Kościoła katolickiego i zobaczymy wieczną lampkę zapaloną, która sygnalizuje obecność realną Najświętszego Sakramentu, wówczas możemy uświadomić sobie, że Wincenty był pierwszym biskupem w Polsce, który zaprowadził ten zwyczaj zapalania wiecznej lampki, co było realizacją postanowień Soboru Laterańskiego IV. To dokładnie wiemy nawet, że zapisał konkretne sumy potrzebne na dostarczenie wosku do właśnie tej wiecznej lampki. To nie było tak proste jak dzisiaj, dla katedry świętego Wacława w Krakowie. A zatem Wincenty inaczej być może niż niektórzy
również we współczesnych czasach spośród biskupów chętnie wprowadzał reformy, szczególnie te, na których jemu zależało. Realizował też inne postanowienia Soboru Lateranickiego IV, który w ogóle jest takim soborem, który zapisał się w naszych umysłach, bo zapowiedzi przedślubne do dzisiaj są. Procesje na Boże Ciało. Były trzy zapowiedzi przedślubne do Soboru Watykańskiego II. W tej chwili są dwie zapowiedzi przedślubne, tak? Tajemnica spowiedzi także. To, że raz w roku co najmniej należy się spowiadać, to też jest coś, co jest w Soborze Laterańskim IV. Brewiarz. Brewiarz, który jest sformułowany, też jest wielkim dziedzictwem. Natomiast Wincenty jest też znany z tego, co najmniej mamy o tym wiadomości, że te reformy, które jeszcze Wincenty wprowadzał, to bez wątpienia to, na czym zależało Innocentemu III, czyli na relacji między władzą państwową a władzą kościelną. A szczególnie Innocenty III znany jest z tego, że on zwiększa rolę papieża względem cesarza. Jego okres jest okresem, w którym papież odgrywa ogromną rolę, także polityczną. A zatem sporze o inwestyturę. Tak sporze o inwestyturę. I to widać także w relacji pomiędzy Wincentym a księciem Leszkiem Białym. Tak, że oni traktują się, co oczywiście być może dlatego, że był jego ojcem chrzestnym, ale niekoniecznie. Widać, że ta relacja polega na współpracy, a nie na dominacji. Fakt, że zgodził się na to, że biskup krakowski będzie wybrany przez kapituła, a nie przez niego, również ukazuje, że pewne względy polityczne, na których mu zależało, przyczyniły się też do uniezależnienia kościoła od państwa. To jest ważne. Rola kościoła jako strażnika państwa jest bez wątpienia również widoczna i nie tylko w kronice Wincentego, ale też w tym, że książę prosi go o to, żeby zaakceptował darowiznę na rzecz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Tak? I on wyraża zgodę, tak jakby był jego ojcem, czy tak jakby był jego opiekunem. Bez wątpienia też tym, co jest ważne w Soborze Laterańskim IV, to jest to, że kładzie nacisk na kształcenie księży. Po Wincentym można powiedzieć, że zostało również to znaczy, że on dbał o to, żeby zresztą sam tam wcześniej uczył, ale żeby szkoła przy katedrze wawelskiej była otwarta i była prowadzona, on prawdopodobnie zapewnił otwarcie zajęć czy wykładów z prawa kanonicznego i prawa rzymskiego w Sandomierzu. Właśnie przy kolegiacie. Ale bardzo ważne jest również to, że Kościół jest postrzegany właśnie dzięki studiowaniu także świętego Augustyna i Boecjusza, postrzegany jako spoiwo społeczne. W starożytnym Rzymie, kiedy upada Cesarstwo Zachodnie, rozpada się administracja Cesarstwa Zachodniego, a więc w V wieku, niektórzy nawet specjalnie swoje sprawy starają się uczynić sprawami z zakresu prawa kanonicznego, ponieważ sądy kanoniczne istniały i mogły rozstrzygać, te spory. To przekonanie o tym, że nawet jeżeli władza państwowa będzie słaba, to mamy strukturę administracyjną i mamy strukturę, która ma swój autorytet, to jest struktura kościoła i w tym zakresie będzie także spoiwem społecznym, a poza tym zawsze pozostaje punktem odniesienia dla władcy. Wiemy dobrze, przecież to są czasy Kadłubka, to są czasy, w których na świeżo w pamięci jest po pierwsze to, że wspaniale, iż Bolesław Śmiały został królem, ale wkrótce po tym, jak został królem, 3 lata później, dochodzi do wydarzeń, które powodują, że pokutnie ucieka poza kraj, co pokazuje, że władza musi mieć także legitymację moralną i że sama apoteoza korony nie wystarczy, ale Kościół nie służy do tego, żeby koronie pomagać w znaczeniu stanowić oparcie dla korony, a więc nie będzie podporządkowany koronie, ale będzie stał obok i będzie zawsze do dyspozycji. I to jest powiedzieć checks and balances. I warto pamiętać o tym, że Wincenty jako pierwszy opisuje męczeństwo biskupa Stanisława. Co też niektórzy pamiętają, że inaczej niż Galanonim, rzeczywiście inaczej. I warto pamiętać, że w czasie jego studiów on musiał wiedzieć o tym, że podobną męczeńską śmierć poniósł Tomasz Becket. Tomasz Becket, który w Anglii zostaje zabity jako ofiara obrony kościoła przed próbą ingerencji króla
w niezależność jurysdykcyjną Kościoła. Tak, ale pamiętajmy, że nie zostają ani jeden, ani drugi zabici poza miejscem sprawowania kultu. I to jest element również rzymski, rzymskiej formy. W starożytnym Rzymie bezbożnością nie było to, jak kto wierzy. Bezbożnością było przerwanie procedury, naruszenie świętego postępowania. I jeżeli Tomasz Becket zostaje zamordowany w katedrze, oskarżany o to, że jest zdrajcą, w swojej własnej katedrze w Canterbury w 1170 roku 29 grudnia, no to siłą rzeczy trzeba przypomnieć, że 100 lat wcześniej, bez 9, czyli w 1079 roku zostaje zamordowany Stanisław. W czasy mistrza Wincentego to są czasy, w których już nie ma korony Bolesława Śmiałego, w których nie ma jednego państwa Bolesława Krzywoustego, jest rozbicie dzielnicowe, które się wydaje czymś może nam normalnym, jak dla Europy ówczesnego czasu, ale przez mistrza Wincentego przeżywane jest bardzo negatywnie. I w związku z tym to ta opowieść o scaleniu się pociętego ciała biskupa Stanisława jest opowieścią o jedności i o pragnieniu jedności Polski, Polaków, ziem polskich, które mają wspólną charakterystykę, mają tę samą historię i mają wspólny los. I pewnie bez tego opisu nie doszłoby do kanonizacji tak szybkiej samego biskupa Stanisława, ponieważ on przypomniał tę historię, więc to też na pewno jest takim elementem, który pozostaje przy nas po Wincentym. Czy taka interpretacja kroniki Kadłubka nie jest jednak tą perspektywą XIX-wieczną z okresu, kiedy nie mieliśmy swojego państwa i chcieliśmy tak czytać po prostu literaturę średniowieczną. Chcieliśmy tak czytać i to znaczy, że kronika Kadłubka jest ponadczasowa, że żywa, pewne opowieści, które mamy, w szczególności właśnie nie opowieści wprost historyczne o faktach, tak jak w Biblii mamy księgi historyczne w Starym Testamencie, które opowiadają o faktach, ale one opowiadają w szczególności o wierze i o działaniu Boga w historii. Tak samo tutaj mamy dziejami opisywanymi, powiedzmy na sposób kronikarski, te dzieje bajeczne, które stanowią pewne toposy i przynoszą nam bardzo wiele na temat właśnie tożsamości, bo tożsamość pojawia się u mistrza Wincentego. I mistrz Wincenty w pierwszym zdaniu swojego pierwszego rozdziału kroniki nie tylko nawiązuje do mowy Cycerona przeciwko Katylinie, ale pada w tym dziele słowo republika. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwileczkę wrócili do biografii mistrza Wincentego i chciałem zapytać o jego decyzję rezygnacji z biskupstwa krakowskiego i rozpoczęciu życia klasztornego. Co wiemy o tej decyzji, skąd ona się wzięła i co w ogóle wiemy o tym ostatnim okresie życia mistrza Wincentego? Ona też wydaje się nie być niczym zaskakującym dla nas dzisiaj, mając w oczach papieża Benedykta XVI, który również udaje się do klasztoru, bądź możemy powiedzieć, mistrz Wincenty był radykalny. Zawsze jest to decyzja rewolucyjna, bądź dająca jakiś znak. Tak była przyjęta znak przez współczesnych. I to nie była ucieczka żadna. Tak. Nie była ucieczka, nie była natomiast niespotykana w tamtych czasach. Alan z Lille zrobił to samo. Tak, to jest coś typowego, szczególnie, że akurat zakon cysterski jest miejscem, do którego nawet przyjemnie byłoby się udać z uwagi na to, że to jest jądro odnowy Kościoła. Właśnie ten zakon cysterski. Natomiast, czy mamy jakąś hipotezę w takim razie? Tak, oczywiście hipotez jest wiele, tak jak i dzisiaj możemy na temat różnych biskupów mieć hipotezy. Natomiast hipotezy wiążą się i z polityką, z tym, że utracił sprzymierzeńca w postaci arcybiskupa Kietlicza i z tym, że być może jako uczony niekoniecznie radził sobie z zarządzaniem materialnym, ponieważ były pewne głosy, że jednym daje więcej, drugim daje mniej, a on przede wszystkim dawał zakonom cysterskim w Sulejowie, w Jędrzejowie bardzo duże donacje, więc nie był, na pewno był hojny. Warto zauważyć, że również kronika może być pewną pomocą w zrozumieniu jego decyzji. Jeżeli zobaczymy na sam układ kroniki, bardzo często mówi się, że kronika została przerwana. Że została przerwana w trakcie, że nie została dokończona. Natomiast jeżeli spojrzymy na początek i na koniec kroniki, zauważamy, że powtarza się ten sam motyw. Wejście na scenę publiczną,
i zejścia ze sceny publicznej. Według mnie nie jest to przypadek. Wincenty w jednym z dokumentów poza kroniką mówi, że zawsze trzeba zapisywać intencje, ponieważ one mogą umknąć tym, którzy przyjdą po nas. I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie napisał kroniki w trakcie bycia w zakonie, czyli już po rezygnacji, to jednak pisał ją, bądź przerabiał, redagował ją, mając już w myśli co najmniej swoją decyzję o tym, że zrezygnuje z urzędu biskupa. Na początku Wincenty jeszcze w przedmowie przedstawia argumenty, dlaczego nie warto rezygnować z bycia na scenie publicznej, dokładnie z bycia na deskach teatru. Jakie są niepoprawne powody, dla których ktoś chciałby zrezygnować z tego? Jeżeli na przykład, jeżeli boisz się występować publicznie i boisz się ośmieszenia, to nie jest dobry powód. Jeżeli boisz się, wiesz, że jesteś dobry, ale boisz się zawiści bądź zazdrości tych, którzy ciebie oglądają, to nie jest dobry powód, żeby zejść ze sceny publicznej. Jeżeli uważasz, że jesteś tak dobry, że publika w ogóle nie jest warta oglądania ciebie, to nie jest też dobry powód. Czyli ani tchórzostwo, ani względy ludzkie, fałszywa skromność, ani pycha nie są dobrym powodem, aby zejść ze sceny publicznej i możemy sobie dopowiedzieć, ani wejść na scenę publiczną dla zysku, dla chwały. Natomiast dobrym powodem, dla którego Wincenty wchodzi na scenę publiczną pisania kroniki i to, co ja uważam, że można dopowiedzieć, dlaczego schodzi ze sceny publicznej, jaką jest urząd biskupi, jest to, że wynika to z słusznego nakazu. Wydaje mi się, że jest to wewnętrzna decyzja. Wtedy była to decyzja króla, który chciał wykorzystać jego talent do napisania kroniki, a tutaj wydaje mi się, że żadna z teorii tego, że nie radził sobie zarządzaniem, czy że politycznie nie widział szans na rozwój swojej kariery, wydaje się błędna. To była jego własna decyzja, najpewniej rozważona także przed Najświętszym Sakramentem i fakt, że on poszedł do zakonu cystersów i jak poszedł, że przyjmuje się żeboso, również ukazuje, że to była argumentacja z innej sfery niż ta sfera czysto polityczna. Cóż, głęboka psychologia stoi za tymi dywagacjami o motywach odejścia lub wejścia do sfery publicznej, taka, której pozazdrościłby dzisiaj Wincentemu nie jeden trener wystąpień publicznych albo psychoterapeuta. Ale to prawda, kiedy patrzymy z lotu ptaka na działalność Wincentego, to można doznać zawrotu głowy. Księże profesorze, no, kim w końcu był Wincenty? Duchownym, historykiem, prawnikiem, a może politykiem, mężem stanu? Był człowiekiem na pewno wolnym wewnętrznie, był człowiekiem wykształconym. Myślę, że pamiętał dobrze formułę urzędników rzymskich kończących swój urząd: feci quod potu i meliora faciant potentes. Zrobiłem, co mogłem. Kto potrafi lepiej, niech zrobi. To jemu zostawiamy. Był człowiekiem głębokiej wiary, bo odejście do klasztoru to jest podążenie za ideałem, który jest ideałem w szczególności podkreślanym w tamtych czasach, ideałem, któremu on hołdował, bo on tych zakonników sprowadził, stał się pierwszym polskim cystersem. I tak jak my czytamy jego kronikę i tak jak patrzymy na jego życie, był prawnikiem, który nie stronił od tego, żeby uczestniczyć w życiu publicznym. Kadłubek potrafił obracać się pośród wielkich swojego świata, ale wiedział, że to ma mieć sens, to musi mieć swój cel. I na tym celu były utkwione jego oczy. I to widać bardzo dobrze po zakończeniu jego życia. Postać mistrza Wincentego zasługuje na uwagę i wdzięczność, ponieważ w centrum tej opowieści jest coś, co się widocznie bardzo spodobało jej odbiorcom, jej czytelnikom i tych, którzy nie umiejąc czytać, słuchali relacji z tej kroniki. To jest opowieść, którą dzieci polskie znały jeszcze do XX wieku powszechnie. Opowieść o smoku, którego dzielny młody człowiek spod Wawelu potrafił pokonać. To jest opowieść także o Wandzie, która jako córka Kraka, założyciela królestwa, potrafiła obronić niepodległość tego królestwa, onieśmielając swoją urodą i swoją odmową poddania się lemańskiego księcia, czyli niemieckiego księcia, który przyszedł ze swoim wojskiem podbić to królestwo. Te echa rzeczywistych wydarzeń historycznych, kwestii podległości i niepodległości Polski, jaka tworzy się od czasów Mieszka,
wchodzą do wyobraźni właśnie takimi drogami, drogami pewnego skrótu legendowego, baśniowego i utrwalają się w postaci dumnego weto rzuconego tym, którzy chcą Polskę podporządkować. Chciałbym zapytać o cel. O cel mistrza Wincentego, który stawiał przed sobą, pisząc swoje największe dzieło, dzięki któremu przeszedł do historii polskiej kultury. Dzieło, które jest pierwszym zwartym zapisem poświęconym polityce, czyli mam na myśli Kronikę Polaków. Wincenty opowiedział nam Polskę. Opowiedział raz i skutecznie. Nawet jeżeli o tym nie wiemy. Chociaż swoim piórem nie zmienił biegu Wisły, bo tego by nie chciał nawet, to jednak kroplami atramentu wprowadził w nasz krwioobieg Polskę. Obrazy. Obrazy, które mamy dzisiaj jako Polacy, one są wytworem Wincentego. A zatem ukształtował tożsamość Polaków, ukształtował tożsamość kulturową Polaków, a nawet i temu właśnie poświęcony jest ten program, tożsamość prawną Polaków, to znaczy pewne wpoił nam podstawowe zasady prawne. Typowe obrazy, które zna każdy Polak. Krak, władca Krakowa, sam Kraków już. Popiel, Wanda, która obroniła Kraków przed Niemcem. Smog wawelski, no to troszeczkę mniej będzie miał znaczenie dla prawa, chociaż smog krakowski bez wątpienia ma jakieś elementy. Tutaj to jest ten smog, jest takim, który zjada wszystko, pożera wszystko. Całożerca. I synowie Kraka, którzy podejmują walkę, to są synowie, w których także widzimy Kaina i Abla, ponieważ dochodzi do bratobójstwa. A więc na początku tej wspólnoty politycznej, oczywiście ona, wspólnota polityczna, którą przedstawia mistrz Wincenty, służy temu, żeby to, w co wierzymy, przekładać na życie społeczne i żeby je bronić i żeby go to życie chronić także przed różnymi całożercami, ale także wspólnota polityczna niesie zagrożenie polegające na tym, że może się w niej pojawiać i będzie się w niej pojawiać zło i ono będzie do niej należało. Z tym złem trzeba będzie się, to nie obronimy jej całkowicie, trzeba być tego świadomym, trzeba czuwać. No, tak jak w prawie czyli tożsamość mówimy, i aksjologia, jakby zręby tożsamości wspomniane. Znany wcześniej obraz biskupa Stanisława, patrona Polski, który też każdy Polak zna, to są pewne fundamenty, na których budował. I teraz dlaczego to się Wincentemu udało? To na pewno jest jego cel. A teraz dlaczego te obrazy, które wykreował, a które każdy z nich zawiera w sobie, nawet wspomniany smog wawelski, zawiera w sobie również w kronice pewien sens prawny i przekazuje zasady prawne, których my normalnie nie kojarzymy z tymi obrazami. Smok nie kierował się prawem żadnym. Nie, ale które również znamy, one są obecne w tych obrazach. Dlaczego to się udało Wincentemu? Dlatego, że wszyscy późniejsi historycy korzystali z tych obrazów i je przerabiali. Do XIX wieku Kronika Wincentego była podręcznikiem historii. A pierwszym, który uznał Kronikę Polaków Wincentego za dzieło dobre do opowiedzenia polskiej historii, był Jan z Dąbrówki, czyli też profesor Uniwersytetu Krakowskiego, dzisiaj Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest komentarz do Kroniki Wincentego Kadłubka, tylko komentarz. A zatem Jan z Dąbrówki dostrzegł, to jest XV wiek, dostrzegł wartość Kroniki Wincentego, ale co warto powiedzieć, to jest pierwszy prawdopodobnie w Europie podręcznik albo podstawa do wykładu o historii narodowej w Europie. Normalnie teorie państwa wykładało i historię w związku z tym opowiadało się na przykładach starożytnych. Natomiast Jan z Dąbrówki sprzedaje historię Polski dzięki Wincentemu i sprzedaje ją podczas wykładu z retoryki. Dlaczego? Ponieważ Wincenty napisał kronikę jako prawnik. Wincenty napisał kronikę, korzystając z obrazów. Dzisiejszym językiem można byłoby powiedzieć metodą kazuistyczną, metodą kazusową, case method. To są obrazy, tak jak ten Krak, jak Wanda, jak Stanisław, jak również inne obrazy, jak na przykład zdrada Zbigniewa względem Bolesława Krzywoustego. To są obrazy, sytuacje. Celem jest zbudowanie obrazów. To jest typowe dla prawnika. Sytuacja faktyczna, problem. To jest też problem. Przypowieść biblijna, to jest też podobna jest metoda. I dostarczył tym samym materiału nowoczesnym artystom, takim jak Cyprian Norwid albo Stanisław Wyspiański, którzy korzystali obficie z tego. I co więcej, historykom, którzy
cały spór XIX-XX-wieczny przecież jest o kadłubka i o jego obrazy, które zostały wpojone, więc chcąc, nie chcąc, Wincenty zbudował naszą tożsamość i wokół tej tożsamości warto się czasami pochylić i zastanowić, bo może o niej zapomnieliśmy, może nie do końca ją pamiętamy i co z niej pamiętamy, to jest też elementem jakby edukacyjnym, ponieważ Wincenty nie pisał swojej kroniki w celach edukacyjnych. Pisał ją dla elity bez wątpienia. Natomiast ona weszła, chcąc, nie chcąc, on wszedł. Tak jak wszyscy pisarze wielcy polscy pisali piękne powieści, ale pisali dla dorosłych, dla osób, które je czytają, a dzisiaj czyta się je tylko w szkole, a wraca się do nich rzadko. Więc krąg odbiorców był trochę inny niż zamierzony, natomiast krąg odbiorców Wincentego został rewolucyjnie poszerzony i w związku z tym on wprowadził nasz kod kulturowy, który chyba jest już nie do wyeliminowania. No tak, to są te określenia uniwersum kulturowe, imaginarium kulturowe, język dyskursu publicznego. To są te nowoczesne określenia odniesione do dawnej literatury. I o to chciałem zapytać księdza profesora właśnie, czy nowoczesne określenie, pojęcie filozofii politycznej ma się jakoś do tej refleksji politycznej, która jest obecna w kronice Wincentego? Czy nie jest to, że tak powiem, przeszacowana kategoria, czy istnieje tutaj pewna adekwatność? Myślę, że Marek Cichocki ma rację, mówiąc o tym, że mamy do czynienia już z filozofią polityczną albo prefilozofią polityczną w dziele Wincentego Kadłubka. Mamy poszczególne obrazy, jeśli mogę powiedzieć o jednym obrazie, który został mi z mojej pierwszej książki do historii, czyli książki z czwartej klasy szkoły podstawowej. Pamiętam tylko jeden obraz, to jest obraz oblężenia Głogowa. I do dzisiaj dziwię się, jak można zastanawiać się nad tym, czy warto negocjować z terrorystami, czy nie. Czy możemy coś poświęcić, czy nie. Skoro mamy w naszym etosie Polaków to, że choćby wrogowie zakładników, nasze dzieci jako zakładników przywiązali do maszyn oblężniczych, to jednak jak będziemy bronić naszego życia i całego naszego społeczeństwa. Są pewne wartości, o których mówi mistrz Wincenty w sposób bardzo jasny. I tu wracamy do tego, co charakteryzuje polską kulturę prawną, ale polską kulturę w ogóle. Dzielność, także w kontekście Głogowa, wielkoduszność i umiarkowanie, które widzimy. A oczywiście także studium zdrady, a także pytanie o to, skąd bierze się władza. Bo pamiętajmy, ta historia bajeczna, ona oczywiście opowiada o początkach, ale tak naprawdę mówi o naszej tożsamości, o naszej odrębności. Przy wyborze katolicyzmu, tak jak sąsiednie królestwa, a więc i jak te wszystkie państwa niemieckie, i jak Królestwo Czech, a jednak nie wyborze obrządku wschodniego, tak jak niektórzy nasi wschodni sąsiedzi. Do tego kwestia tożsamości, która jest bardzo widoczna w wyborach podejmowanych właśnie w odkrywaniu wspólnoty. I wiec, który się pojawia na samym początku, prawda, ten grak, prawda, który nam brzmi znajomo tym, którzy czytają historię rzymską, ludowe podejście i szacunek dla decyzji ludu, wiec, który decyduje się i to decyduje o tym, kto rządzi i jak rządzi w związku z tym. I u nas to pozostaje, prawda, z łaski Bożej i woli narodu, król polski. Przecież to nie jest jedyna historia w tamtych czasach. Francja buduje swoją tożsamość poprzez powiedzenie, my jesteśmy inni niż Rzymianie. Tak. Właśnie to nie jest to przekazanie władzy, które ma Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, ale proszę zobaczyć, że w popularnej kulturze dzisiejszej Asterix i Obelix bronią się przed Rzymianami. Londyn ma być nową Troją. Oczywiście, że i Rzymianie mają swoje dzieje bajeczne w postaci historii o królach, a potem przecież w największym okresie, okresie największego rozkwitu, ale także zmiany polityczne za czasów Augusta, pojawia się Eneida. Wirgiliusz mówi o tym, że Rzym się bierze z Troi, a potem Albion, historia Albionu próbuje nawiązywać do Troi. Nowość Wincentego względem tych innych opowieści równoległych, które toczą się wówczas w Europie, choćby przypominając twórcę mitów Brytów celtyckich, czyli mitów króla Lira, czy słynnego Merlina, czy rycerzy Okrągłego Stołu, to jest kronika, która jest niewiele lat wcześniej napisana
na potrzeby Brytów, Celtów, jakby ta sama metoda jest wykorzystana przez Wincentego. Budowanie obrazów, które synowie Albionu są do dzisiaj, tak jak Lechici są do dzisiaj. Oczywiście z tego się rodzi cały ruch sarmacki. Natomiast warto też pamiętać, że to jest tylko pierwsza księga kroniki, a kronika ma cztery księgi. My oczywiście te legendy utożsamiamy z Wincentem i dlatego o nim się mówi z pobłażaniem. No tak opowiedział coś sobie, prawda? Te takie historyjki, poświęca się mu bardzo niewiele. Paweł Jasienica. Na prawda? Przykład. Tak. Tak, ale jednak czytamy Księgę Rodzaju. Są to bardzo starożytne historie, które próbujemy rozumieć i tłumaczyć i wiemy, że one nie są opisem, jak w rzeczywistości wyglądało stworzenie świata, tylko co mówi tam to o wierze, co mówi tam nam to o Bogu, co mówi nam to o człowieku, co mówi o grzechu, co mówi o pysze, co mówi o bratobójstwie, co mówi o potomstwie i o zdobywaniu ziemi. Ciekawe jest też to, że Mistrz Wincenty działa w czasie bardzo charakterystycznym dla innych krajów również. My rozpoczynamy Mistrzem Wincentym panoramę naszych prawników, no bo trudno by było od kogoś wcześniej zacząć, ale to nie jest zupełnie inne niż książki poświęcone prawu i chrześcijaństwu w innych krajach, bo akurat prawo i chrześcijaństwo w Niemczech rozpoczyna od Johannes Teutonicus. To jest dokładnie te same lata życia, co mistrz Wincenty. No, jaką rolę te przykłady zapisane w obrazach Wincentego odegrały w edukacji ówczesnych elit, średniowiecznych polskich elit, może także później? Tak, to właśnie wspomniany komentarz Jana z Dąbrówki dokładnie stał się przyczynkiem do wprowadzenia dzieła mistrza Wincentego do obiegu szerszego, tak? Bo elity oczywiście czytały, bez wątpienia czytały jego kronikę. Sam Jan z Dąbrówki kwalifikował Wincentego jako filozofa moralnego, a zatem bez wątpienia też już wówczas w XV wieku uznawano go za bardziej myśliciela politycznego niż za typowego historyka. A zatem bez wątpienia to jest bagaż doświadczeń, bagaż mitów, obrazów, które były obecne u Polaków od samego początku. Jan Długosz to wszystko wykorzystuje, przerabia to, co oczywiście wpływa na kolejne pokolenia. A zatem to nie był tylko wytwór księdza, prawnika wykształconego za granicą, co byłoby nic, to wcale nas nie dziwi nawet we współczesnych czasach, tylko to było dzieło, które być może nawet nie w zamiarze samego Wincentego ostatecznie słowami Jana Pawła II uczyniło z niego ojca polskiej kultury. Ale jeżeli od początku mówią panowie o takiej związanej z myśleniem prawniczym, stylu pisania kronik przez mistrza Wincentego, to czy to jest podobne do innych dziejopisów, kronikarzy tamtego czasu, czy Wincenty się na ich tle jakoś wyróżnia właśnie tym aspektem swojego dzieła? Są prawnicy, którzy działają w tym samym czasie. Anglia od Henry'ego Bractona rozpoczyna się, to już jest po czasach Kadłubka. Właściwie Hiszpania, jeżeli nie nawiązuje do Izydora z Sewilli, no to ma wtedy Raimunda de Peñafort, który tworzy dekretały Grzegorzowi IX, a więc łatwo zapamiętać datę dekretału, bo to jest 1234 rok, więc to już jest po czasach Wincentego Kadłubka. Wiadomo, że dla nich ta praca prawnicza była ważniejsza, on był bardziej mężem stanu. On był bardziej człowiekiem, który zajmował się sprawami publicznymi i w związku z tym też te literackie dzieło, bo kronika jest dostępna, to nie jest komentarz prawniczy, to nie jest dzieło prawnicze. To jest książka, którą może każdy czytać i każdy ją zrozumie. I dlatego ten wątek mitu, który się pojawia na początku, te dzieje bajeczne, one mają swoją bardzo konkretną rolę społeczną, polityczną. Być może to jest błąd kolegów historyków, że po tytule uczynili kronika, po tytule uczynili Wincentego, mistrza Wincentego historykiem, kiedy on w rzeczywistości historykiem nie był, a historię opowiadał. Tak jak oczywiście mówiliśmy dzieje bajeczne, można by jakoś porównywać do Księgi Rodzaju także, chociaż dzieje bajeczne oczywiście nie są dziełem natchnionym, ale także do ksiąg historycznych, które mamy w Starym Testamencie, które opowiadają, ale opowiadają przede wszystkim o wierze, wydarzenia historyczne,
historyczne nie muszą się dokładnie zdarzać z tymi, chociaż czasami się uważa, że jak coś jest napisane na tabliczce pismem klinowym, to to jest bardziej prawdziwe niż to, co zostało w Biblii zapisane, a potem się okazuje, że te relacje to są te relacje te same, dotyczące tego samego oblężenia, tylko z dwóch różnych stron. Dlatego też my bardzo poważnie traktujemy kronikę mistrza Wincentego, również jako źródło wiedzy. Niektórzy interpretatorzy, bardzo płytko odczytujący kronikę mistrza Wincentego, uznali, że w tych wspaniałych zmyśleniach, od których zaczyna, czy raczej do których sięga w swojej wizji wcześniejszych dziejów niż Mieszko, mistrz Wincenty, pojawia się wątek imperialnej dumy z tego właśnie niezwyciężonego narodu Lechitów. Otóż nic bardziej fałszywego. W istocie bowiem kronika mistrza Wincentego, jako jedyna znana mi kronika średniowieczna, oczywiście znawcy być może wskażą jeszcze jakiś przykład, ale bardzo trudno o taki przykład, kroniki, która nie podziwiałaby podbojów Aleksandra Macedońskiego. Aleksander Macedoński to był bohater, można powiedzieć, uniwersalnej wyobraźni wykształconych ludzi, także w średniowiecznej Europie, podobnie jak Juliusz Cezar. A jak występują Aleksander Macedoński i Juliusz Cezar w kronice mistrza Wincentego? Jako nienasyceni imperialiści, którym nie należy ulegać, którzy w swojej właśnie nienasyconej żądzy panowania nad innymi wyrażają pokusę ludzkiej pychy. Dumny naród Lechitów stawia granice tej pysze, pokonuje te zaborcze dążenia reprezentowane symbolicznie przez Aleksandra Macedońskiego, a później przez Juliusza Cezara w bojach toczonych zwycięsko na partyzancki sposób przez naszych przodków Lechitów, tak jak ich opisywał mistrz Wincenty, ale nie po to, żeby odtwarzać jakieś prawdziwe wydarzenia sprzed 2000 lat czy sprzed 1000 lat z jego perspektywy, ale po to, żeby przekonać swoich odbiorców, Lechitów, Polaków, że nie można ulegać sile imperiów, że trzeba odpowiadać tak, jak odpowiedzieli bohaterowie jego kroniki w liście, który on opisuje, który cytuje, liście Lechitów do Aleksandra Macedońskiego, do posłów Aleksandra Macedońskiego, których Lechici, no co tu dużo mówić, zabili, wypchali trocinami i odesłali nadawcy, czyli Aleksandrowi Macedońskiemu, wraz z listem, w którym tłumaczyli, że nie mamy za wiele, nie mamy złota w naszej krainie, ale mamy dość odwagi, żeby stawić opór twojej nienasyconej żądzy panowania nad innymi narodami. I nie pozwolimy sobie tej wolności zabrać. Taki jest skrót, można powiedzieć, idei mistrza Wincentego, która ponawia się oczywiście w reakcji także na podboje Juliusza Cezara, którym znów tamę kładzie dumny, niezwyciężony naród Lechitów. Te bajeczne dzieje oczywiście splatają się z historiami prawdziwymi, które opisuje mistrz Wincenty, to znaczy walkami. No, też to jest bardzo charakterystyczny moment, kiedy opisuje obronę Głogowa przed najazdem Królestwa Niemieckiego i pojawiają się tam dramatyczne słowa, iż godziwiej jest poświęcić swoje dzieci niż poświęcić swoją wolność. A więc wolność wspólnoty jest wartością najważniejszą, w imię której nawet możemy ocenić ten czyn heroiczny opisany na przykładzie właśnie oblężenia Głogowa, kiedy wzięte jako zakładnicy przez najeźdźców dzieci obrońców nie zostają oszczędzone przez obrońców, bo oni chcą bronić czegoś jeszcze ważniejszego, choć dla nas to nie do pojęcia, nie do wyobrażenia, ale ważniejsza jest wolność niż prywatne, największe szczęście, największe dobro. Chciałbym na koniec zapytać o trwałość i aktualność wpływu dzieła Wincentego na kulturę polską. Jaki pożytek niesie ze sobą lektura kroniki Wincentego dzisiaj? Pożytek doczesny i pożytek wieczny, także, bo dla pożytku wiecznego jest wiara mistrza Wincentego, która została przez nas wybrana i której się trzymamy. Pożytek doczesny, myślę, nie historia, bo historia jest już za nami, wczoraj już nie ma. Tak jak my podchodzimy do prawa rzymskiego i staramy się z tego prawa rzymskiego korzystać dzisiaj i czynić je przydatnym dzisiaj, tak samo ta kronika może być czytana, tak samo dzieje bajeczne i mistrz Wincenty będzie mówił i mówi do czytelnika, który zdecyduje się na to, by tę kronikę otworzyć. Po łacinie pewnie nikt jej otwierać nie będzie, także tych dwuznaczności
które znał, które zawarł mistrz Wincenty, już nie odkryje się tak łatwo, ale warto do niej sięgać, bo będzie odpowiadała na wiele naszych pytań. Ale musimy pozostać na chwilę z tekstem, musimy dać sobie szansę. Mija 800 lat od jego śmierci, a ten tekst jest niezwykle wymowny wciąż. Panie doktorze. Wincenty przede wszystkim uczy nas tego, żeby nie być ani optymistą, ani pesymistą, tylko być realistą. To, że to, co rozum ustanowił, warto szanować, pojawia się u Wincentego. Ale nie tylko to, nie tylko ta postawa, której Wincenty nas uczy, ale także wspomniane obrazy. Krak i wspomniane wejście na objęcie władzy przez Kraka zawiera w sobie kluczowe dla Polaków zasady, że prawo warunkuje wolność. Wolność, która jest najwyższą wartością dla nas Polaków, a nie ma tej wolności, jeśli prawo nie zapewnia sprawiedliwości. I tu pojawia się właśnie też innowacyjność Wincentego, który sięga prawdopodobnie do Gorgiasza Platona i co dzisiaj komentatorzy Konstytucji przypominają, to znaczy, że sprawiedliwość według Wincentego to jest ochrona tego, który może najmniej. Sprawiedliwość z opcją dla ubogich, można powiedzieć, albo nasza solidarność. A zatem to jest obraz Kraka, obraz Wandy, nie musimy mówić. Pozycja kobiety, która była władcą. Tak? Nie tylko wstrzemięźliwość wobec zachodnich sąsiadów, ale też prawa wyborcze kobiet, pozycja kobiety w prawie, to jest też, co jest w obrazie i w zasadach prawnych Polaka. Wreszcie biskup Stanisław, to, że Kościół nie może być zdrajcą ojczyzny, bo to jest też wymowne u Wincentego, że on przedstawia silne argumenty przeciwko i silne argumenty przeciwko jednemu i drugiemu. Przedstawia silne argumenty przeciwko jednemu i drugiemu, ale państwo nie może podnosić ręki na Kościół. No i stąd rodzi się też typowo polska zasada współpracy państwa i Kościoła, pewnej kooperacji, która nawet jest którą można wydobyć nawet z istniejącego konkordatu. Także to nie jest separacja, która jest wroga, tylko taka, która jest współpracująca. I to też jest ten element. Przede wszystkim styl, w jakim Wincenty przedstawia te obrazy, to jest styl retoryczny, dlatego nadawał się na podręcznik retoryki. Nawet zdrajca Zbigniew, który wobec Bolesława Krzywoustego dokonuje zdrady, on sam jako właśnie dziecko z nieprawego łoża zyskuje u Wincentego ogromny arsenał argumentów prawnych. Z niego uczymy się, dlaczego warto, dlaczego nie należy osądzać przed czasem. A potem rodzi się z tego znany nam już wspomniany przywilej, że nie można bez wyroku nikomu nic zabierać, ani nikogo skazywać i posądzać. A zatem to jest bardzo ciekawe, że Wincenty uczy nas tego, czego brakuje w kolumnadzie Sądu Najwyższego, to znaczy tego, że należy słuchać to, co ma do powiedzenia druga strona, że należy ważyć oba argumenty. Obraz biskupa Stanisława Męczennika jest skontrastowany z obrazem innego księdza, który ucieka i chroni swoje życie, a nie decyduje się na męczeństwo. Wincenty mówi, różnie bywa, nie można osądzać jednej i drugiej postaci. Tak samo obrońcy Głogowa, obrona wolności zewnętrznej, która jest w naszej, obrona ojczyzny. Ale Wincenty mówi nie tylko to, bo jeżeli zobaczymy, sięgniemy do kroniki, to dokładnie ten sam obraz jest zastosowany w innym kontekście. Prusów, którzy są gotowi poświęcić swoje dzieci, które podstępnie Polacy wzięli od nich, dla obrony swojej wolności. Wincenty mówi, to jest zrozumiałe, oni chronią swojej wolności. I jak blisko nam później do Pawła Włodkowica i do tego, że są pewne uniwersalne zasady, które należy chronić wobec każdego człowieka. No cóż, już mnie panowie przekonali, że z Wincentego jesteśmy wszyscy, a zatem czytajmy jego kronikę, bo Wincenty to nie tylko ojciec naszej historiografii, zresztą mądrzejszy od swoich pozytywistycznych krytyków w odniesieniu do tak zwanych dziejów bajecznych. Nie tylko ktoś, kto ukształtował naszą tożsamość narodową, już zresztą w niemałym stopniu w XIII wieku, ale także założyciel naszej tradycji prawnej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień.